Hej, hej, tutaj Karinka. Dzisiaj właśnie robię prezentację mojego predatorka. Więc tak, oczka mu zrobiłam farbą, która w nocy świeci. Jak się tak naświetli, to właśnie na zdjęciach będzie widoczne. Takie iluzja, choćby diody miał w środku, ale nie ma, to jest tylko zwykła farba. I oczywiście farbę, jak ona wyblaknie za parę lat, idzie znowu nałożyć i znowu będzie świecić jak dzień jeden, więc w ogóle dużo roboty z nim miałam. Jest to pierwsza figurka, którą zrobiłam w miarę taką szczupłą, jak widać. Nawet niektórzy mogą powiedzieć, że jest za chuda, ale takie mi się podobają. Zrobiłam to tak trochę na wzór takiego faceta, który by mi się podobał, że tak jak ja widzę na przykład ideał. No wiadomo, że teraz nie lecę na predatory, ale ja zawsze staram się robić coś tak, żeby mi się to podobało, żeby mnie to, no, żeby mi się zwyczajny, żeby mi się podobało. Jak na przykład są brzuchy czy coś, no to na przykład mnie tak nie kręci, żeby to robić, nie? Wolę już zrobić fajny waszpret, bałki, ten sześciopak jak po polsku. No, ogólnie też niektórzy myśleli, że to shredder. No może z początku tam z Żółwie Ninja, ja nie wiem, ja nie oglądam Żółwie Ninja, mi się shredder kojarzy z byłym kanclerzem Niemiec, ale dobra, później na Google pomaga, więc googlowałam i shredder to jest taka postać z Żółwi Ninja, ale jak już pomalowałam, oczka zrobiłam, w ogóle wszystko to kształtowałam. No to już mi pisali te same osoby, że o kurczę, no jednak super, no to zrobiłam swoje, o. Że widać, że to jest predator. Co by tak jeszcze o nim mówić? Tutaj ma gwoździe, idzie się skaleczyć, na dole też ma gwoździe, idzie się skaleczyć, usztywnienie i pazurki. Co tak jeszcze? Jeszcze w ostatni dzień, jak już miałam pomalowany, tą maskę miałam już pomalowaną, ale jeszcze zmieniałam tutaj mu policzki. Jeszcze tutaj szlifowałam, bo on je miał takie jakby trochę obwisłe, czy tam nie wiem jak to nazwać, że były trochę niżej. A widziałam później na oryginale, na masce, że one są takie bardziej na skos i jeszcze to poprawiłam. Jeszcze raz polakierowałam i wszystko, nie? Że nawet jeszcze w ostatni dzień, przed całkowitym skończeniem, jeszcze miał dosyć taką operację plastyczną. Że staram się być dosyć szczegółowa i nie przymykać tak oko na coś, że dobra, by tam było ok, tylko co robię jakąś figurkę, staram się polepszać, staram się być lepiej to zrobić. Co do następnej figurki, to jest premiera, bo zamierzam robić pierwszą figurkę na zamówienie. Tylko że teraz tak, kolega, który mi złożył jakby zamówienie, no to jeszcze teraz do końca nie wiem, czy on się zgadza na mój jedyny warunek, taki co ja właściwie, no co jest warunkiem, no, konkretny warunek, żebym ja mogła figurki robić. A mianowicie, że mogę o tym gadać na YouTubie, Facebooku, media społecznościowe, że mogę publikować i te zdjęcia, z których korzystam, materiały, z których korzystam i samą figurkę. Że cały ogólnie będzie wiadomo, że ja robię tą, a tą osobę. Bo jak ja mam na przykład robić coś takiego, żeby było, nie, żeby to nie było gdzieś tam, tylko my wiemy, czy coś, jak się ktoś tam wstydzi, no to znowu cena idzie jeszcze bardziej do góry, bo ja się, nie wiem, ja lubię się tym tak jakby, nie wiem, czy chwalić, czy coś. Wiadomo, że jak jesteś z czegoś zadowolony, no to chcesz też to pokazać komuś, a nie tylko, że ty to robisz, ten, ale właściwie nikt nie wie. Mnie to nie rajsuje takie coś. No ale szanuję ludzi, niektórzy nawet się boją z domu wychodzić, bo ktoś ich będzie widział i będzie za ich plecami o nich gadał. No tak samo tutaj, niektórzy się wstydzą pokazać swoje wizerunku, no to dobrze, okej, rozumiem. Ale u mnie to jest warunek, żebym ja robiła figurki, więc teraz jeszcze czekam na odpowiedź kolegi. Więcej co do tego, to na Facebooku będę, jak on się już zgodzi, bo na razie czekam, bo też nie wiedziałam o tym, że kurczę, najpierw przyjęłam zamówienie, a teraz jeszcze mówię, że no, bo ja o tym nie myślę, nie? No, w ogóle no, o tym nie myślę, dla mnie to jest, media społecznościowe dla mnie to jest taka normalka jak oddychanie, nie?
że w ogóle się nie wstydzę swojego tam, a w, niczego się nie wstydzę. No, może być wszystko jest jakby na sprzedaż, nie wiem, jak wy to tam ujmujecie. No, więc tak. Co do następnej figurki, no to jeszcze na FB tam znać. No, a na razie, no to tak. Następny mój projekt zamierza być kumpel, którego znacie. Można się domyślić, nie jest jeszcze powiedziane, a jak będzie już let's go, no to tam znać. Więc może tyle. Trzymajcie się, narka, pa. Tak, i tutaj znowu Karinka, teraz tutaj właśnie pokazuje świecące oczy predatora. Salem oczywiście mi towarzyszy. No, cały. Fajno. Fajnie, fajnie to ogólnie widać. Im ciemniej, tym bardziej to widać, jak fajnie oczka świecą. Teraz tak. Ach ja. Sama się nagrywam. Już mam potwierdzone, mogę robić kolegi, którego znacie, a mianowicie Arka będę robić z chłopaków do wzięcia. No. Ciekawe, jak mi to wyjdzie. Nie wiem, czy teraz tego nie będę robić, czy to będę robić dłużej, czy krócej, czy w ogóle ile mi na to zejdzie, bo robienie twarzy jest dosyć intensywne, trudne i muszę mieć natchnienie, zdobyć takie natchnienie. Co innego robić predatorka, co innego robić twarz człowieka, żeby jeszcze było poznać, czy to jest ten, a ten człowiek. Więc trudne zadanie przede mną. Ale myślę, że dam rady. Ciekawe, ciekawe, sama jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie. Oczywiście na Facebooku możecie śledzić moje prace. Myślę, że tak za tydzień już będą pierwsze efekty. Teraz jeszcze skończyłam, dopiero co skończyłam właśnie mojego prezentorka i może dzisiaj już się zabiorę za Arka. Jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie. Najpierw zrobię twarz, a później całą resztę, bo to u mnie jest takie trudne. Najgorzej właśnie ta twarz i trochę się tego obawiam, bo no, chciałabym to dosyć dobrze zrobić, ale właśnie jak mi to wyjdzie? Trochę się tego obawiam. Już dawno nie robiłam twarzy. Kiedyś robiłam po piersie Michaela Jacksona i papieża, Polaka, tego Jana Pawła II. Może jeszcze gdzieś tam mam zdjęcia. Filmik o Jacksonie jest filmik na YouTubie też, ale teraz papieża to nie wiem, nie robiłam chyba filmiku. Figurki też już nie mam. Oddałam, więc nie wiem, może jeszcze gdzieś znajdzie zdjęcia, ale tak rodzice powiedzieli, że dosyć fajnie wyszedł. Michael Jackson też udany i to już, no, widać. Ale to już jest lata temu i teraz ciekawe, ciekawe, ciekawe. Trudne zadanie przede mną. Tak. O, trzymajcie się, narka.